Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem powiedzieć, jak można wyciąć dziury w różnych obiektach w trybie edycji. Jest to zagadnienie, z którym spotyka się wielu początkujących użytkowników Blendera i dostałem także sporo listów, w których rozpaczliwie pytano mnie, jak zrobić dziurę, na przykład w kubie albo w kulce, co wydaje się już zupełnie innym zagadnieniem. Tymczasem wcale to nie jest nic innego. Zacznijmy może od zwykłego plane'a. Ten plane na samym początku w trybie edycji ma cztery wierzchołki, i te cztery wierzchołki to jest cała jego geometria. Gdybyśmy chcieli wyciąć w nim dziurę tak po prostu, to musimy dodać nowe wierzchołki i nowe krawędzie. Niestety w Blenderze nie można zrobić dziury tak po prostu, czyli nie mogę zrobić czegoś takiego, że tutaj będzie zwykła dziura, ponieważ te wierzchołki i krawędzie, które byłyby w przypadku tej dziury konieczne, nie będą połączone z całą resztą geometrii, a siatka w Blenderze w tym przypadku powinna być spójna. Taki myk można zrobić tylko w przypadku krzywych i za chwilkę to pokażę. Natomiast w przypadku mesza musimy zapewnić również, aby te wierzchołki, które są na samym środku ściany, miały również jakieś połączenie z wierzchołkami lub krawędziami, które są na brzegach. Więc na przykład coś takiego bez problemu moglibyśmy wymodelować. No i spróbujmy to zrobić. Oczywiście nie są konieczne wcale te wszystkie krawędzie, które tutaj są. Wystarczyłoby tylko, gdybyśmy mieli choćby nawet tylko dwie z nich i to już by elegancko działało. A działałoby dlatego, że mamy teraz w Blenderze tak zwany model Bimesh, który pozwala na tworzenie bez problemu różnych skomplikowanych wielokątów. Zobaczmy, jak mogłoby to wyglądać. Na początek wygumkuję Jelly's Pencila, którego tutaj dodałem. Nawiasem mówiąc, gumkuję go za pomocą wciśniętego klawisza D oraz prawego klawisza myszy. Włącza także wyświetlanie klawiatury. Nie chodziło mi o linijkę, tylko Kimon. Postawię ten malutki jingle gadżet tutaj, aby można było w jakikolwiek sposób, przynajmniej z grubsza, obejrzeć sobie, jakie mamy obiekty na scenie. Być może zasłonię kawałeczek outlinera i górnego paska z narzędziami. Dobra, więc teraz tak, przechodząc do tematu. Aby wyciąć dziury w takim meszu, możemy postąpić w najprostszy możliwy sposób za pomocą konkretnie zrobionych subdividów. To jest pierwszy sposób, a więc naciskam W, wybieram sobie opcję Subdivide, a następnie naciskam T, ponieważ nie miałem tego panelu i w tym panelu mam opcję Subdivide do edycji. Teraz mogę zwiększyć ilość rozcięć, którą ten Subdivide wstawia tutaj. Maksymalna wartość możliwa do dostania za pomocą myszy to jest 10, wszystko jedno, czy one ciągną, czy klikał. Mogę nawet zrobić coś takiego, że kliknę w sam środek tego paska edycji i wpiszę po prostu 30. A więc wpisać mogę prawie dowolną wartość, a myszą mogę sterować tylko do pewnej granicy. No i teraz, jeżeli już mam tak drobno pociętą geometrię, to mogę odznaczyć wszystkie te wierzchołki wciskając klawisz A. Następnie klawiszem C mogę zaznaczyć niektóre z nich i te zaznaczone usunę, co powoduje mi, że powstanie mi w takim meszu dziura. Oczywiście te dziury, które tutaj będą, naciskam teraz Escape, aby wyjść z tego trybu Circular Select. Te dziury, które tutaj otrzymam po wywaleniu wierzchołków, na przykład albo ścian, będą dosyć takie poszarpane. No ale miała być mowa o dziurach, to mamy dziury. Widać także, że nie wszystkie wierzchołki usunąłem i tutaj został wierzchołek z krawędzią do niego dołączoną. Takie wierzchołki możemy usunąć indywidualnie. Tak czy inaczej, jest to jeden ze sposobów na dziurę. Dziura, jak widać, ma poszarpane krawędzie, a precyzja tych kratek tutaj zależy tylko i wyłącznie od ilości podziałów w geometrii, które wprowadziliśmy. Inny rodzaj dziury, który można łatwo osiągnąć, to jest wykorzystanie operacji nie takiej jak subdivide, tylko operacji takiej jak extrude. A więc naciskam klawisz E, aby wyekstrudować nową geometrię. I widać, że w tym momencie, tuż po naciśnięciu i puszczeniu klawisza E, mam teraz możliwość ustawienia nowej geometrii gdziekolwiek w przestrzeni. Nowa geometria to jest ten sam plane, ale wyciągnięty i połączony z oryginałem. Aby tego nie robić, nacisnę teraz Escape. Gdy nacisnę Escape, to wydaje się, że wszystko wróciło do normy, ale tak nie jest. Tak naprawdę wyekstrudowana geometria leży teraz na geometrii oryginalnej. W związku z czym, jeżeli nacisnę G, aby przesunąć tą geometrię, to zobaczę, że pod spodem rzeczywiście coś jest. Nacisnę znowu Escape. I teraz, aby zrobić dziurę z tego, co wyekstrudowałem, użyję operacji skalowania. Na początku nacisnę S, a następnie przesunę mysz do środka punktu, w którym jest centrum obiektu. I to będzie od razu widoczne, że skaluje mi się ta wyekstrudowana część zaznaczonego mesza. W tym momencie mogę ustawić go na przykład w tym miejscu, a następnie wywalić tą ścianę, która tutaj jest. Ta ściana może być usunięta przeze mnie poprzez naciśnięcie X i wybranie z tego menu polecenia Faces.
Wywaliłem tę ścianę, widać, że teraz jest tutaj inny kolor, ale nadal nie widać, że to jest dziura. Widać także, że tutaj pojawia się na brzegach jakieś takie dziwne migotanie. To migotanie wzięło się stąd, że pod tymi ścianami, które są teraz na brzegu, na obwodzie, istnieje jeszcze ta ściana, którą miałem na samym początku, ten oryginalny plane. A więc, jeżeli ten oryginalny plane zaznacza za pomocą czterech wierzchołków, to w tym momencie jego również muszę usunąć. Wtedy pozostaną mi tylko te ściany dookoła, a w efekcie otrzymam geometrię, która tak naprawdę zawiera dziurę w środku. I to jest znowuż plane z dziurą. Jest to jeszcze inny sposób. Teraz trzeci sposób. Jeżeli chciałbym wyciąć jakąś dziurę bardzo ładną, taką kwadratową, a potem zamienić ją na okrągłą, to mógłbym zrobić tak, że na początku użyję subdivida, ale w trochę inny sposób niż poprzednio, więc nacisnę W, wybiorę subdivide i zamiast ruszać tym suwakiem, po prostu wcisnę Shift R tutaj, aby wstawić jeszcze jedno rozcięcie. Teraz widzę, że mam tych rozcięć trochę. Zaznaczę teraz środkowy wierzchołek, tylko ten, i usunę go, co spowoduje, że wyleci wszystko, co było z tym wierzchołkiem połączone. Usuwanie wierzchołków jest jedną z najbardziej destrukcyjnych form niszczenia mesza. A więc usunę wierzchołek, stworzyła mi się dziura. I teraz mogę kliknąć w krawędź, która jest pomiędzy wierzchołkami, gdzieś tutaj w środku, w tym wewnętrznym obwodzie. Jeżeli kliknę w taką krawędź prawym klawiszem, to nic się nie stanie, ponieważ teraz mam tryb zaznaczania wierzchołków. Ale jeżeli wcisnę Alt oraz Shift, to w tym momencie zaznaczy mi się ta krawędź, którą kliknąłem, oraz wszystkie, które są z nią połączone i które tworzą taką ładną, zamkniętą pętlę. Blender taką pętlę wyszukał po prostu spośród całej tej geometrii. Teraz mogę użyć takiego fajnego narzędzia, które znajduje się w grupie Transform w menu Mesh, o tutaj, Mesh, Transform, i mamy tutaj To Sphere, czyli takie polecenie, które zamienia nam zaznaczone wierzchołki na coś, co mogłoby przypominać sferę. Wystarczy tylko, że wcisnę Alt, Shift, S, a następnie przesunę mysz gdzieś poza obręb ekranu, aby zaokrąglić ten mój obszar. Jak widać, przesuwanie myszy powoduje tutaj zmianę geometrii. Ta geometria się zwyczajnie zaokrągla. A więc odsunę mysz tak daleko, jak tylko się da, aby ta geometria była maksymalnie zaokrąglona. Jeżeli teraz dodatkowo przeskaluję jeszcze trochę w dół, to jak zobaczycie, pojawi mi się dziura, która przypomina trochę kółko. I ta dziura jest wewnątrz plane'a. Jest to jeden ze sposobów na zrobienie dziury. Oczywiście widać, że ta dziura to jest tak naprawdę ośmiokąt tutaj, zwykły wielokąt wynikający z tego, że geometria tutaj jest dosyć uboga. Zawsze mogę wejść do trybu edycji, po zaznaczeniu tych wszystkich krawędzi mogę wcisnąć W, wybrać opcję Subdivide i jak widzę, dodaje mi tutaj nowe krawędzie połączone wierzchołkiem. Czyli każda krawędź zaznaczona podzieliła się na dwie krawędzie. Mogę także zamiast takiej operacji wybrać opcję Subdivide Smooth. Jest to subdivide z jednoczesnym wygładzeniem geometrii. W tym przypadku to nie działa, ale jeżeli wcisnę jeszcze tak na przykład Shift-R, a potem użyję kombinacji Shift-Alt-S, to mogę ładnie zaokrąglić tę geometrię. I mam wtedy eleganckie kółko. Takie kółko mogę ustawić sobie na przykład z tej strony. No i mam po prostu elegancki plane z dziurą. Problemem tutaj może być zrobienie kolejnej takiej dziury, ponieważ na przykład, jeżeli ta dziura już jest, to widać, że tutaj istnieją krawędzie, które będą utrudniały mi stworzenie następnej takiej dziury. I no, w tym przypadku to już jest taka trochę bardziej skomplikowana sytuacja i tutaj trzeba sobie po prostu zwyczajnie jakoś radzić. Można spróbować zrobić coś takiego, że na przykład użyję narzędzia takiego jak nóż. Nóż, inaczej knife, znajduje się gdzieś tutaj. O. Jeżeli użyję tego narzędzia, mogę także wcisnąć klawisz K, to w tym momencie jestem w trybie cięcia mesza i wszystko, co jest zaznaczone, będzie automatycznie się cięło. A więc mogę kliknąć gdzieś tu, trzymając klawisz myszy, mogę narysować to cięcie i teraz mogę wcisnąć Enter, gdy już narysowałem linię cięcia. To spowoduje wstawienie nowych krawędzi. Oczywiście w tym przypadku nic ciekawego się tu nie stało, ale teraz mogę uporządkować troszeczkę tę scenę i niektóre z tych krawędzi mogę usunąć, na przykład tę krawędź mogę wywalić. Naciskam po jej zaznaczeniu w trybie krawędzi, naciskam klawisz X, wybieram nie Edge, bo wyleci wtedy wszystko, tylko wybieram sobie Dissolve Edge. W tym momencie krawędź się rozpuszcza tak jakby i pozostawia zwykłą płaszczyznę, która tutaj jest. No i teraz można kombinować na przykład w ten sposób, że zrobię Extruda na tym obszarze, tak jak to pokazałem przed chwilką, będzie Extrude, później Escape, skalowanie do środka. I teraz mogę te krawędzie, które mam tutaj, odpowiednio porozcinać, ale wcześniej usunę ten face, który jest w środku, a więc X, face. I teraz, jak zaznaczę te krawędzie w znany już sposób, mogę wybrać sobie polecenie subdivide, ewentualnie shift, R wcisnę.
W trybie wierzchołków widzę, że wierzchołków już mi tutaj przybyło. No i teraz mógłbym zastosować to polecenie Alt-Shift-S, aby wyrównać tą geometrię do geometrii takiej kulistej. I jak widzę, jest to powiedzmy sobie w miarę ok, nawet nieźle działa, z tym, że jest tu pewien problem. Jeżeli się przyjrzymy, to kółko wydaje się takie nierówne trochę. Nierówność tego kółka jest dość chyba oczywista i wynika stąd, że mamy tutaj różną ilość podziałów siatki. A więc tu, w tym obszarze, siatka jest dosyć gęsta i ładnie się wszystko ułożyło, natomiast tu, w tym miejscu, jest dosyć rzadka. A więc, żeby takie kółko wyszło równo, powinniśmy te wszystkie wierzchołki porozkładać na obwodzie równomiernie. Oczywiście nie ma prostego sposobu, żeby zrobić to ręcznie. Jeżeli będziemy robili to ręcznie, to prędzej czy później wyjdzie nam krzywo. Możemy kombinować z podziałami dodatkowo wprowadzonymi na tych długich krawędziach, które tutaj są, na przykład na tych. A więc mogę dać, zaznaczyć te krawędzie, także jeszcze tą zaznaczę, o te wszystkie. Wezmę teraz W, subdivide i być może dam jeden stopień więcej. Ale to mimo wszystko nie jest najlepsze wyjście, ponieważ jeżeli nawet zaznaczę te swoje wszystkie krawędzie, które tutaj są i spróbuję zrobić Alt-Shift-S, to prędzej czy później i tak będę miał lekkie nierówności. Zatem przydałby się sposób, który pozwoliłby te wszystkie wierzchołki ustawić idealnie równo. I na szczęście jest taki sposób. Jeżeli otworzę sobie menu pod W, to mam tutaj takie narzędzia jak Loop Tools. Loop Tools to jest coś, co opowiadałem w osobnym tutorialu, tam była troszeczkę bardziej okrojona wersja, ale taka podstawowa opcja, której szukamy, jest tutaj. Ten Loop Tools włącza się za pomocą ustawień wtyczek, więc Ctrl-Alt-U, to szybko pokażę Addons i tutaj jak wpiszę Loop, to w tym momencie znajduję wtyczkę Loop Tools, którą należy włączyć tym checkboxem. Tak czy inaczej, jeżeli już mam tę wtyczkę włączoną, wybieram sobie po zaznaczeniu wszystkich krawędzi, które mnie interesują, polecenie Loop Tools, a potem Space. I ten Space działa w ten sposób, że pozwala mi idealnie równo ustawić te wszystkie wierzchołki. A więc w efekcie moje kółko również będzie równo ustawione i będę mógł wtedy pomocą Alt-Shift-S ustawić je elegancko, tak jakbym chciał. I już widać nawet, że stało się idealnie równe. A więc w ten sposób mogę wycinać kółka nawet w dość skomplikowanej geometrii. Chciałem jeszcze pokazać, jak można wyciąć drugie kółko tutaj, na przecięciu tych krawędzi. Oczywiście nie ma sensu usuwać tych wszystkich ścian, sklejać ich razem, później jechać z ekstrudem, ponieważ to nie zawsze da dobre efekty, ale mogę wykorzystać po prostu ten wierzchołek. Gdybym w tym wierzchołku chciał zrobić kółko, to mogę użyć takiego narzędzia jak Bevel Vertex. Jest to narzędzie, które niedawno dodano do Blendera. O nim jest osobny tutorial chyba. Mam nadzieję, że tak już zrobiłem. Muszę go tylko opublikować. W każdym razie, jeżeli wcisnę Ctrl, Shift i klawisz B, to z tego pojedynczego wierzchołka mogę zrobić ścianę. Wystarczy tylko, że przeciągnę mysz i w ten sposób powstaje mi tutaj ściana. Ta ściana oczywiście dopasowuje się jakoś do geometrii, która była poprzednio, ale nawet teraz mogę wcisnąć Alt, Shift, S i te cztery wierzchołki próbować jakoś ustawić. Jak widać, nie przynosi to żadnego efektu. Niemniej jednak, mogę troszeczkę je ustawić ręcznie, tak aby chociaż trochę bardziej przypominały kwadrat, a następnie wszystkie te wierzchołki, które tutaj mam, mogę pociąć za pomocą subdivida ileś razy, na przykład tyle, a następnie mogę wywalić ze środka te wszystkie wierzchołki, które są tutaj. Teraz jest ich dużo. Gdybym miał taką sytuację, musiałbym wziąć na przykład Circular Select i je pomalować, zaznaczając w ten sposób i wywalając. Jeżeli je wszystkie usunę, to będę miał po prostu dziurę w tym miejscu, a więc je usuwam, jest dziura. Gdybym nie chciał tego robić, to muszę zanim potnę całą tą geometrię, uwywalić ten jeden wierzchołek ze środka. Wyrzucenie tego wierzchołka wtedy, gdy tutaj geometria jest uboga, powoduje, że od razu robi mi się wielka dziura. No i ta dziura już sama w sobie jest ciekawa. Wystarczy teraz ją tylko pozaznaczać, klikając z Altem Shiftem na każdą ze ścian tutaj, na każdą z krawędzi, przepraszam. No i teraz mogę wziąć Subdivide za dwa razy, a później Alt-Shift-S i już. Oczywiście, jeżeli będzie nierówne kółko, zawsze mogę wziąć Loop Tools oraz Space, aby wyrównać te wszystkie odległości między wierzchołkami. To powoduje, że mam elegancką dziurę, którą mogę ustawić w pewnym zakresie w niektórych miejscach. Oczywiście tak wycięta dziura, zwróćmy na to uwagę, nie może być postawiona przeze mnie gdzieś tu, ponieważ tu, jak widać, ściany zaczynają się deformować i tam, gdzie jedna ściana nachodzi na drugą, powstają takie dziwne efekty, które można uznać za nieprawidłową geometrię. A więc tego typu kółko musi stać w tym miejscu, gdzie ściany są no, w obrębie samych siebie. Trzeba także uważać, aby nie przegiąć tutaj i nie postawić kółka w takim miejscu, w którym te krawędzie przyczepione do kółka będą przecinały się z samym kółkiem, czyli na przykład muszę unikać takiej sytuacji, ponieważ to również nie prowadzi do dobrych wyników. Gdybym chciał kółko mieć w tym miejscu, to musiałbym je w tym miejscu po prostu zrobić, albo musiałbym zmienić kolejność tych krawędzi. Co nie jest w sumie wcale takie trudne, więc może pokażę, jak to zrobić.
Zaznacza na początku jedną krawędź, znaczy jeden wierzchołek, który jest w rogu, następnie któryś, który jest w tym kółku i nacisnę klawisz J. Powoduje to podzielenie tej ściany za pomocą takiej sytuacji. O. Widać też, że ten wierzchołek, który tutaj był, znajduje się wewnątrz kółka. Ze względu na to, że geometria została jakoś dziwnie tutaj podzielona, przesunę ten wierzchołek w tą stronę. No i jak się okaże, jest teraz tutaj taki dziwny podział. Więc mógłbym ewentualnie usunąć tę krawędź oraz tę i zostawić tę, która jest tutaj. To spowoduje, że kółko będzie ustawione już w znacznie lepszy sposób. Wystarczy zrobić to w ten sposób, że zaznaczę taką krawędź, to jest jeden ze sposobów, nacisnę X, wybiorę Dissolve Edges, w tym momencie krawędź znika. Mogę również w trybie ścian zaznaczyć tę ścianę oraz tę i nacisnąć klawisz F, F od Face, tak jakbym robił normalnie krawędź między jakimiś zaznaczonymi wierzchołkami. To również powoduje, że krawędź, która była pomiędzy ścianami, rozpuszcza się i znika. Pozostaje mi tylko jeden wierzchołek, który został na miejscu łączenia tamtych ścian. Ten wierzchołek mogę również rozpuścić przez X i Dissolve Vertices. W tym momencie już go tu nie ma i krawędź jest przeorderowana, jest w zupełnie innym miejscu. Jeżeli teraz zaznaczę całe to kółko fragmentami, widzę, że tutaj pozostała dziura po poprzednim wierzchołku, a więc tu należałoby dodać jeszcze jedno rozcięcie za pomocą Subdivide i prawdopodobnie całą tą geometrię należałoby jeszcze raz zaokrąglić tak kontrolnie. To powoduje, że wycina mi się teraz elegancka dziura z tym miejscu, w którym bym chciał, żeby była. Tak nawiasem mówiąc, geometria i te cięcia, które są tutaj, nie są zbyt ładne, a więc należałoby również nad tym zapanować. Chciałbym na przykład uniknąć takich długich krawędzi, długich, wąskich ścian, które są tutaj, zwłaszcza dlatego, że w pobliżu na przykład są ściany, które są prawie prostokątne. Tego typu geometria może się w jakichś tam przypadkach dziwnych źle zachowywać, więc taki wierzchołek mógłbym przesunąć na przykład w to miejsce, ten przesunąłbym gdzieś tutaj. Być może takie przeorderowanie, uporządkowywanie tego mesza dałoby trochę lepsze efekty w przypadku na przykład jakiegoś rozwijania siatki czy jakichś innych deformacji. Czasem modyfikatory mogłyby się lepiej układać na tym. Tak czy inaczej, tych krawędzi jest tutaj za dużo i powinienem część z nich, zwyczajnie mówiąc kolokwialnie, wywalić. Zróbmy może tak, przesunę ten wierzchołek tutaj. Teraz tę krawędź rozpuszczę, tak żeby jej nie było, a to miejsce połączę za pomocą J. W tym momencie widzę, że mógłbym także tę krawędź podzielić na pół, wstawiając tutaj subdivida, a następnie na przykład podzielić geometrię w taki sposób. Niech to był na przykład ten sposób J. Wtedy mogę również tę krawędź rozpuścić. Ona jest, tu zdaje się, że coś zrobiłem nie tak. O, proszę, tutaj maleńki błąd. Więc może teraz tak, chciałbym rozpuścić tę krawędź, ale tak naprawdę spowoduje to, że to połączenie do koła będzie w złym miejscu. Więc może po prostu wywalę ten wierzchołek. Usunę go, oczywiście zniknie mi wtedy wszystko, co mam tutaj, proszę zobaczyć. Bam, wyleciało. I teraz tę geometrię muszę szybko odbudować, a więc zaznaczę sobie te wierzchołki, które chcę, aby były połączone, na przykład w taki sposób. Nacisnę klawisz F i mam odbudowany fragment ściany. Następnie mogę zaznaczyć jeszcze kilka innych wierzchołków, na przykład te, które są tutaj. I również nacisnę F, aby odbudować ścianę, a tu mogę wcisnąć Ctrl-Shift. Chyba nie mogę, jak widać. Ctrl-Shift z prawym klikiem zaznacza mi nie te krawędzie, które chcę, aby zaznaczał, więc zróbmy to po prostu ręcznie. Zaznaczę tylko te wierzchołki. Tu mogę pojechać Circular Selectem. I teraz znowu klawisz F. Jak widać, to mi troszeczkę porządkuje geometrię, ale najważniejsze, że mam teraz taką jedną linię tu, którą mogę zaznaczyć i następnie przeskalować ją w osi X na 0. S X0, co powoduje, że ona się robi idealnie równoległa do ścian zewnętrznych. No i to będzie elegancko tutaj wyglądać. No a potem to już jest sprawa tylko zwykłych, drobnych prac porządkowych. A więc niektóre ściany mogę zwyczajnie zunifikować. Na przykład te dwie być może można byłoby zunifikować albo te dwie, albo te dwie. To już jest sprawa naszego wyboru. Na pewno można zunifikować te ściany, o te, następnie te, później te dwie. Może te i te, dlaczegoż by nie w sumie, można byłoby zrobić coś takiego. Proszę zobaczyć, że teraz cała geometria tutaj uporządkowała się pozornie i wygląda znacznie lepiej. No dobra, ale w takim razie wróćmy może do obiektów, które są trochę bardziej skomplikowane niż plane. Kilka takich dziur żeśmy wycięli i na razie, jak widzę, tutaj z tym wielkich problemów nie było, więc przejdźmy może teraz do cube'a. Jak wyciąć dziurę na cube'ie? Oczywiście schemat postępowania jest bardzo podobny. Na początku rozcinam go za pomocą subdivide. Mogę to zrobić na przykład tak, żeby było kilka takich rozcięć. Następnie usuwam wierzchołek z górnej ściany, zaznaczam i zaokrąglam.
To powoduje, że mam dziurę w górnej części takiego cube'a. Jest jeszcze inny sposób, można użyć czegoś takiego jak knife. Weźmy sobie w takim razie zwykły obiekt, zaznaczmy na przykład tu, w tym rejonie chciałbym mieć jakąś dziurę, więc ustawię się w widoku elegancko od góry, to jest górna ściana. Nacisnę K i teraz zwyczajnie narysuję tutaj kółko, które bym chciał, żeby mi się wycinało. Jednocześnie widzę, że tutaj jest taki snapping, przykleja mi się do krawędzi mój punkt. Gdybym tego nie chciał, musiałbym poszukać opcji, które są tu na samym dole w pasku stanu. I gdzieś tutaj widzę, że jakiś snapping powinien być włączony. Popatrzmy jeszcze na to. Control midpoint snap off. Widzę, że jest OK. Shift ignore snap. A więc weźmy, wciśnijmy shift i zobaczymy. Jak widać teraz, nie ma tutaj żadnego przyciągania. Jeżeli powiększę, to widać, że to przyciąganie w tym momencie jest. Przykleja mi się ten punkt do krawędzi. Jak wcisnę shift, nie ma tego efektu. A więc z shiftem mogę sobie spokojnie klikać i narysować coś na kształt jajowatego, rozdeptanego kółka, które będzie tak zrobione, jakbym chciał, żeby było zrobione. Ostatni punkt zahaczam w tym miejscu, gdzie był pierwszy. I teraz, nie przejmując się tym, że wystaje mi część tego rozcięcia, wciskam Enter. Bach. No i mam wycięte kółko. To kółko działa, dlatego że było zahaczone o inne krawędzie. W związku z tym Blender nie miał problemu ze zdefiniowaniem geometrii. To nie jest wiszące kółko gdzieś w przestrzeni. A więc wystarczy teraz, że usunę tylko ten środkowy wierzchołek, który pociągnie ze sobą usunięcie ścian. No i mam wyciętą dziurę. Jak widać, jest to dziura niezbyt regularna, więc mogę ją spróbować zaokrąglić, klikając Alt-Shift prawym klawiszem. No i teraz Alt-Shift-S i zaokrąglam. I jest OK. Ewentualnie mogę jeszcze wziąć Loop Tools i Space. I to kółko mi się troszeczkę tu jeszcze bardziej poprawia. Więc mam wycięte kółko i jest spoko. Gdybym chciał takie kółko wyciąć na przestrzał, na ukos na przykład, o tu, żeby takie kółko było w ten sposób wycięte przez ten cube na wylot, to w tym momencie potrzebuję jeszcze jednego obiektu. Na początku dodam sobie zwykłe kółko. To kółko będzie moim nożem, które będzie wycinało z obiektu cokolwiek. Kółko dodało się teraz w tym miejscu, ale włączę sobie taką opcję po dodaniu jak Align to View. I widzę, że teraz ta opcja jest nieaktywna, więc usunę to kółko. Jeszcze raz spróbuję je dodać, zobaczymy, czy nie ma tutaj jakiegoś dziwnego błędu. Używam jednej z najnowszych wersji Blendera, więc może być jakiś problem, nie wiem. Więc spróbujmy jeszcze raz. Dodaję Circle i widzę, że te wszystkie opcje są tutaj nieaktywne. Jest to dziwne zachowanie, wydaje mi się, że teraz nie wiem dlaczego tak jest, ale zostawmy to na razie, myślę, że zaraz coś wykombinujemy. Tak czy inaczej, to kółko mogę odsunąć na sam bok tutaj i obrócić w taki sposób, jakbym chciał, aby było obrócone. Na przykład ustawię je w ten sposób. Jeżeli ono będzie stało tutaj i ustawię je teraz tak, aby przecinało mój obiekt, to muszę je trochę jeszcze przybliżyć do kamery, więc weźmy je, może wyciągnijmy o tak, żeby stało. I teraz, jeżeli będzie dobrze obrócone, na przykład w takiej osi, to chciałbym na przykład wyciąć kółko tak, na przestrzał po prostu, przez cały mój cube. Aby wyciąć kółko za pomocą tego mojego obiektu z cube'a, właśnie w takim rzucie, takim dziwnym, krzywym lekko, no, muszę na początku mieć taki obiekt, dlatego wstawiłem tutaj kółko. Teraz to kółko już jest ustawione, zatem wytnijmy kolisty obszar z takiego cube'a. Procedura polega na tym, że zaznaczam na początku moje kółko, to jest kółko ze zwykłych wierzchołków, nic nadzwyczajnego. Następnie w trybie obiektowym zaznaczam również cube'a. Mam teraz dwa obiekty zaznaczone. Te dwa obiekty zaznaczone są tak zrobione, że aktywny w tym zaznaczeniu jest cube. On jest troszeczkę jaśniejszy w swoich kolorach. To jest jaśniejszy pomarańcz. I teraz używam narzędzia w trybie edycji. Jak widzę, w trybie edycji ten cube tutaj jest. I to narzędzie nazywa się Project Knife. Tutaj jest. A więc wystarczy tylko, że wcisnę teraz ten guzik i mam od razu wycięcie zrobione. Żeby to wycięcie działało na przestrzał przez cały mesh, muszę jeszcze kliknąć Cut Through, aby wycięte było wszystko. No i jak widać, słabo to dosyć zadziałało. Nie dało mi to dobrych efektów. Zastanawiam się teraz dlaczego i gorączkowo szukam rozwiązania. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz, w tym sensie, że na początku może wstawię nowego cube'a. Kółko, które miałem, oczywiście też już zdążyłem usunąć, więc zróbmy to porządnie w widok od przodu. Dodam teraz kółko, circle, obrócę je 10 stopni, troszkę pomniejsze. Ustawię się lekko pod kątem. To kółko również obrócę w osi Z, tak żeby było mniej więcej prostopadle. Ustawię je jakoś tutaj, w tym miejscu i w widoku od góry przesunę poza cube, na przykład tu. Teraz spójrzmy znowu na to z lekkiego boku.
Myślę, że taki kąt rzutowania będzie ok. No i teraz jeszcze raz spróbujmy. No cóż, jak się wtedy nie udało, to spróbujmy ponownie. A nuż się uda. Wątpię, żeby to się udało. Zobaczymy. Więc teraz tak, zaznaczam kółko. Zaznaczam w trybie obiektowym Cube. Wchodzę do trybu edycji. I naciskam Knife Project. Bam. No i jak widać, jest tutaj niezła kiszka. I z jakiegoś dziwnego powodu to zbyt dobrze nie działa. Przypuszczam, że przyczyną jest to, że jest tutaj zbyt uboga geometria i Blender sobie za dobrze nie poradził z jej zdefiniowaniem. Więc cofnijmy to przez Ctrl-Z i na początek spróbujmy wprowadzić więcej opcji Subdivide. W tym momencie mam dosyć gęstą siatkę wierzchołków, już jest ponad 1000. I teraz spróbuję wykonać jeszcze raz taką operację Cut Through. Może tak trochę na ukos i zobaczmy, co będzie. Knife Project i bam. Jak widać, w tym przypadku zadziałało to już znacznie lepiej, ale nadal jest dalekie od ideału, ponieważ nie wstawiły się tutaj w żadnym miejscu jakieś sensowne linie rozcięcia. I obawiam się, że w tym przypadku tego nie pokażę. Mam wrażenie, i to silne, że działało to znacznie lepiej w poprzednich wersjach Blendera. Teraz można powiedzieć, że nie wiem, co się dzieje tutaj. Wygląda to dziwnie, no ale trudno się mówi takie życie. Więc może spróbujmy jeszcze wrócić do starszej wersji Blendera i zobaczymy, co wtedy. Więc na razie to był cut through, wycięcie czegoś podobnego do dziury, więc w sumie zgodne z tematem pozostaje. Natomiast czy to jest ładnie wycięte kółko, to ja bym tutaj się kłócił. Dobrze, weźmy sobie w takim razie trochę starszego Blendera. Tutaj mamy jakąś taką wersję, która pochodzi, zaraz zobaczymy skąd, tylko ją ustawię wcześniej. Ta wersja to jest 22.2 i to jest wersja z 13 listopada. No dobra, to jest troszkę nowsze niż to, co znajduje się obecnie na sieci, ale spróbujemy sprawdzić, jak działa to narzędzie w tym miejscu. Więc dodaję cuba, dodaję obiekt typu circle, weźmy sobie 10 stopni, pomniejszmy troszkę, obróćmy go może w widoku od góry 45 stopni. To jest tak jak teraz. Teraz widok od przodu również obróćmy się o 45 stopni, to kółko ustawmy sobie w tym miejscu. Teraz spróbujmy przeciąć cuba za pomocą takiego kółka, tryb edycji, narzędzia. Biorę sobie Knife Project i bam. Proszę zobaczyć, że w tym momencie to zadziałało znacznie lepiej i mam elegancko wyciętą dziurę. Więc ta wersja Blendera, której używałem przed chwilką, ta najnowsza, wczorajsza kompilacja, ma coś nie tak z tym narzędziem. I teraz widać, że ten efekt jest taki, jaki miał być tak naprawdę. Dodatkowo zobaczcie, że ta dziura wycięła się w sposób rzeczywiście dokładny, bardzo ładny. Została utworzona nowa geometria i nie jest to geometria, która by działała na przestrzał, dlatego że ten checkbox był wyłączony. Natomiast jeżeli ja się ustawię teraz na przykład w takim widoku i wybiorę sobie jeszcze raz opcję Cut Through, to całość tego efektu zadziała od nowa i będę mógł wyciąć dziurę w zupełnie innym miejscu. A więc teraz mam dziurę zrobioną na przestrzał w takim rzucie. Jeżeli ustawię się w ten sposób i wybiorę jeszcze raz Cut Through, to mi się zrobi dziura jeszcze w innym miejscu. A więc widać, że to narzędzie jest nawet całkiem wygodne i pozwala mi wyciąć zupełnie okrutne dziury w różnych miejscach mojego modelu. Jest to wycięcie bardzo dokładne, dodawane prawidłowo do geometrii, nawet wtedy, kiedy miałbym taką wiszącą dziurę na ścianie. Dodały się eleganckie dwie krawędzie, które minimalizują ilość wierzchołków po każdej ze stron. Także mogę wycinać dziury w najrozmaitszy sposób, nie martwiąc się o to, że będzie smutno temu cubowi, który tutaj stoi. Zróbmy to jeszcze na przykład w takim rzucie. Proszę zobaczyć, no ekstra dziura po prostu. Nic tylko zachwytu bić brawo. Dobra, więc żeby ta dziura stała się faktem, usunę jeszcze dodatkowo te ściany, które tu są. No i teraz mam prawdziwą dziurę zrobioną w jakimś tam rzucie. I to jest chyba taki najfajniejszy sposób wycinania. Dlaczego nie działał w najnowszej wersji Blendera skompilowanej wczoraj? Tego nie wiem. Z góry przepraszam za lekką konfuzję, ale jak widać, czasami warto wrócić do wersji troszkę starszej, po to, aby osiągnąć zamierzony przez siebie efekt. Teraz spróbujmy zrobić dziurę w obiekcie, który nie jest meszem, tylko krzywą. Na początku ustawię się w widoku od góry i dodam sobie zwykłą krzywą, która będzie kółkiem. Taka krzywa jest zwykłym kółkiem, wierzchołki ma tylko 4, no i są oczywiście normalne, pokazujące kierunek tej krzywej. To jest krzywa, która by się kręciła w ruchu zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Teraz w opcjach tej krzywej mamy coś takiego jak zakładka Shape. Jeżeli ta zakładka Shape zostanie przez nas rozwinięta i wybiorę opcję 2D, to w tym momencie to kółko jest kółkiem, które jest wypełnione. Normalna rzecz. Jeżeli teraz zrobię kopię tych wierzchołków przez Shift D i ustawię gdzieś w innym miejscu, to zobaczę szybko, że 2D nadal będzie pozostawione jako 2D. Mimo tego, że przesuwam to kółko w osi ekranu
I to powinno spowodować, że to kółko podniesie się powyżej płaszczyzny. Tymczasem tak się nie dzieje. Proszę zobaczyć, cały czas pozostaje na płaszczyźnie właśnie dlatego, że jest opcja 2D włączona. Gdyby to była opcja 3D, nie miałbym ścian, ale mógłbym to kółko podnieść do góry. Jeżeli jest nawet w górze i włączę opcję 2D, to natychmiast ląduje na powierzchni, tam gdzie jest centrum obiektu. Dzięki takiej opcji mam również możliwość zrobienia czegoś takiego jak wzajemne wykluczenia tych kółek. A więc mogę łatwo wymodelować jakiś taki obszar z błędami, albo taki, w którym tych błędów jest mniej. To się przydaje do tego, żeby wycinać dziurki w dziurkach, w, powiedzmy sobie, w obiektach, które mają geometrię być może dość skomplikowaną, ale zobaczcie, jak łatwo można zrobić obiekt, w którym są dziury. W tym momencie krzywa tutaj jest doskonałym narzędziem, które pozwala na taki myk. Mogę zrobić jeszcze jedną kopię. Jeżeli teraz ją rozciągnę, no to zaczną się problemy z wyborem poszczególnych wierzchołków i tak dalej. Przypuszczam, że Blender źle orientuje się, w których miejscach powinna być geometria, zwłaszcza wtedy, kiedy wierzchołki danej krzywej są blisko siebie, więc działa to z jakąś tam precyzją. Tak czy inaczej, mamy szansę generować mniej lub bardziej skomplikowane linie, no, za pomocą jakichś takich fajnych akcji. Zaznaczę teraz sobie niektóre z tych kółek, na przykład te dwa, i je zwyczajnie przeskaluję. No, nie zaznaczyłem chyba wszystkich elementów. Jeżeli przeskaluję, to będą po prostu mniejsze. Takich mniejszych kółeczek mogę nawstawiać, ile dusza zapragnie. I dopóki nie będą zbyt blisko siebie wierzchołki, dopóty ta geometria będzie całkiem spójna. Zobaczcie, jak szybko można zrobić tutaj elegancki, że tak powiem, dziurawy obiekt w porównaniu do tego, co możliwe było dla meszy. Oczywiście mógłbym zrobić to również dla mesza, ale tu wydaje mi się, że to jest szybsze i bardziej elastyczne. Mogę także łatwo skalować. No jest po prostu wypas. Teraz, aby to miało grubość, bo na razie żadnej nie ma, można dodać tak krótko, że jest zakładka taka jak geometry. I w tej zakładce mogę podbić troszeczkę parametr extrude, aby uzyskać grubość. I ta grubość powoduje, że mam nawet obiekt, który może wyglądać, jakby był jakąś maszyną. Dodatkowo mogę zwiększyć parametr depth tutaj, aby uzyskać takie ścięcie na krawędziach. I zobaczcie, że wtedy wszystkie te wcięcia zaczynają ładnie wyglądać. To wygląda wszystko fajnie, dopóki to jest krzywa oczywiście. Jeżeli zwiększę jej rozdzielczość na przykład do 24, tak żeby była naprawdę precyzyjna, no to w widoku siatki wygląda dość elegancko. Jeżeli skonwertuję natomiast taką krzywą na mesza, czyli już zakończę z tymi wszystkimi fajnymi opcjami edycyjnymi, to wtedy dopiero może się okazać, że ten mesz wcale ładnie nie wygląda. Bam! Dostaje coś takiego. No i to jest sprawa, że tak powiem, takiego jakby trade-offu, czyli kary za pewną wygodę. Tutaj został ten mesz zrobiony w taki sposób, że mamy mnóstwo, dosłownie mnóstwo cieniusieńkich trójkątów. I to niestety jest powierzchnia, którą należałoby wyczyścić. Mogę spróbować zrobić to czyszczenie. Zaznaczę sobie na początku jedną ścianę, jedną jedyną, na przykład tą. Ona jest płaska, tak jak pozostałe ściany na tej płaszczyźnie, a teraz mogę zaznaczyć wszystkie ściany, które są przyłożone do tej mojej i są tak samo płaskie jak ona. Wystarczy wcisnąć Ctrl-Alt-Shift-F, F jak face. Bam, i od razu mam wszystkie zaznaczone. Jeżeli teraz spróbuję zawołać opcję X i później Limited Dissolve, to Blender sam zdecyduje, które z tych krawędzi usunąć, które skleić ze sobą i dzięki temu dostanę wygładzoną geometrię. To jest taka minimalna geometria, z którą można już żyć. Nie jest to może zbyt optymalne, ale powiedzmy sobie szczerze, że takie coś jest znacznie lepsze niż to, co było na przykład po tej stronie. Tutaj zrobię podobnie, zaznaczę jedną z takich krawędzi, znaczy jedną z takich ścian malutkich, Ctrl-Alt-Shift-F, bam. I tutaj znowuż Limited Dissolve, ciach. I już mam wyczyszczony mesz, który w miarę nieźle wygląda. Z dziurami, a te dziury, no myślę, że wiele osób mogą poważnie ucieszyć. Dobra, myślę, że to jest większość tego, co można byłoby tutaj powiedzieć, ale tak z czystej przekory i nawet z ciekawości akademickiej spróbujmy wyciąć jeszcze dziurę tak na przestrzał w tym kółku właśnie. A więc robię to tak jak wtedy, więc dodaję zwykły circle. Ten circle obrócę 90 stopni, przeskaluję go tak, żeby znajdował się gdzieś tu w środku. Ustawię go może przed tym kółkiem. I teraz w takim widoku spróbujmy wyciąć dziurę, tak po prostu, na przykład gdzieś tu. A więc zaznaczę kółko, zaznaczę swój mesh, wejdę do trybu edycji i wcisnę Knife Project. Bam! Cut True jest wybrany. I teraz zobaczmy, jak to działa w takim skomplikowanym przypadku. Widać, że jest całkiem nieźle, pomijając drobne błędy, które się tu i ówdzie mogą pojawić. A więc kilka kółek jest wyciętych doskonale. Natomiast tutaj zabrakło już pewnej precyzji i musiałem to poprawić ręcznie. Nie jest to duży problem. Tak samo tutaj jedna z tych ścian się nie przecięła. Myślę, że takie drobiazgi można pominąć, chyba że robię mnóstwo takich rozcięć, ale to już jest tak duży bonus w stosunku do tego, co mógłbym
ewentualnie oczekiwać. Zróbmy jeszcze raz cut through w innej osi. Jak widać teraz było to łatwe, były tylko dwa takie kółka, więc może ustawmy się teraz gdzieś tu. Ciach. Tutaj jak widać jest jeszcze trudniejszy przypadek, ponieważ ta dziura no, sięgałaby w taki dziwny sposób przez różne obiekty. Tutaj widać, że również coś dziwnego się stało. Być może to wynika z geometrii ścian. Tak czy inaczej jest to dosyć ciekawe. Jeżeli usunę teraz te ściany, pach, to mam dziurę. Inną zupełnie sprawą będzie teraz połączenie tych wszystkich krawędzi w taką rurkę, która byłaby spójna i która by tą geometrię jakoś sensownie objęła. Jak widać tutaj brakuje zdecydowanie kilku ścian, które trzeba by ręcznie dodać. To pozostawiam przekornie z premedytacją jako zadanie dla oglądających, zadanie domowe. Istnieje także sposób na wycinanie dziur troszeczkę inny, który może się kojarzyć z tą metodą. To znaczy sposób, który używa narzędzi, które są modyfikatorami. Prosty sposób to jest na przykład dodanie jakiegoś cube'a, a następnie walca i wycięcie za pomocą tego walca dziury w cube'ie. Tutaj mam swój walec, troszeczkę go rozciągnę w osi Z i troszeczkę go następnie przeskaluję w dół, tak aby on był trochę węższy niż ten cube, ale żeby był dłuższy na wysokość. Jeżeli postawię teraz taki walec w cubie, to oczywiście walec zasłania mi ewentualną dziurę, którą mógłby wyciąć. W związku z tym ten walec mogę przemienić na taki, który rysuje się zawsze bez ścian, nawet jeżeli mam włączony shading solid tutaj. Czyli solid powoduje, że widzę ściany, gdybym miał wireframe, to bym widział tylko obrysy samych obiektów, ale mogę dla tego walca ustawić tylko tryb wireframe, niezależnie od tego, że dla reszty obiektów wybiorę solid. Wystarczy zrobić to w ten sposób, że kliknę sobie w panel Object i na zakładce Display określę Maximum Draw Type. To jest maksymalny typ rysowania dostępny dla tego walca. Wystarczy, że wybiorę stąd coś takiego jak Wire. W tym momencie walec jest zawsze rysowany jako siatka. Teraz nie będzie mi przeszkadzał, będę widział jego działanie wycinające dziurę z tego cube'a. Aby to działało, muszę do cube'a dodać modyfikator, który znajduje się w tej grupie i nazywa się Boolean. Boolean to taka jakby operacja logiczna, coś co w informatyce nazywane jest wartościami boolowskimi, prawdą, fałszem, brakiem czegoś, istnieniem czegoś itd. Bez zbędnego ściemniania mamy ten Boolean dodany teraz do cube'a, a więc cube musi wiedzieć od którego obiektu musi się odjąć. Wyciągam teraz tryb operacji na difference, czyli różnicę i wybiorę obiekt, który jest tylko jeden i to jest mój cylinder. W tym momencie od razu widzę, że cylinder wyciął elegancką dziurę w tym cubie. No i to jest dziura. Jak ktoś chciał wyciąć dziurę, to już ma wyciętą dziurę. Jak widać, dziura, którą wycina ten walec, jest tutaj dobrze zrobiona. Jeżeli popatrzę teraz na budowę siatki, to widzę, że w moim walcu pojawiły się dodatkowe krawędzie. Co jest oczywiste, ponieważ musiała zaistnieć tutaj nowa geometria. Tymczasem to wycięcie jest tylko tymczasowe. Jeżeli przesunę cube, a walec pozostawię wycinający w tym samym miejscu, to oczywiście to wycięcie się będzie przesuwało, aż do dojścia do krawędzi. No i ta krawędź oczywiście spowoduje, że w walcu pojawi się taki fajny myk, takie wytłoczenie. Mogę także ten walec obrócić, aby on wycinał dziurę w jakikolwiek bądź sposób i to wydaje się całkiem nieźle działać, proszę zobaczyć. To jest działanie tego modyfikatora Boolean, które zostało w ostatnich czasach znacznie usprawnione i dodatkowo podczas tego wycinania siatka obiektu, która się tworzy, nie jest wcale taka zła. Proszę zobaczyć, że teraz jest tutaj cała masa różnych obiektów, które tak naprawdę przecinają się nawzajem. Mam na myśli ściany, krawędzie i inne rzeczy. Jeżeli chciałbym zobaczyć siatkę takiego cube'a, to oczywiście całej tej siatki tu nie zobaczę, ale już i tak widać, że jest niezła. Przyjrzyjmy się temu może po zastosowaniu modyfikatora. Jeżeli zastosuję modyfikator i wejdę do trybu edycji, dopiero teraz widzę całą prawdę, czyli to, jak została ta siatka zrobiona. I widzę, że tutaj bardzo rzadko gdziekolwiek się pojawia jakiś trójkąt. Tu pojawił się jakiś czworokąt, wklęsły, to jest jeszcze ok. Tutaj również jest taki malutki element, który powoduje, że będę miał wielokąt. Te wielokąty są całkiem spoko i nie ma tutaj większych problemów. To jest siatka, która jest prawie że idealna. Jest minimalna w tym sensie, że nie dałoby się jej zrobić inaczej przy takich kątach przejścia bryły przez bryłę. Możemy cofnąć teraz tę operację usunięcia modyfikatora i naciśnięcia Apply. Mam nadzieję, że cofnę, ale chyba nie, bo z jakiegoś powodu nie działa mi Ctrl-Z, więc nie przejmując się zbytnio dodam nowego cube'a. I do tego cube'a dodam oczywiście ten sam modyfikator, Boolean i wybiorę cylinder. Jak widać, teraz działa opcja Intersect, czyli część wspólna obu brył. Chodziło mi raczej o wycinanie dziur, więc wybiorę Difference. W tym momencie dziura się już wycina. Pomniejszę troszeczkę ten cylinder, ustawię go tak, żeby rzeczywiście wycinał elegancko dziurę na przestrzał i spróbujmy dodać kolejny modyfikator.
Kolejny modyfikator do tego cuba. A więc dodam modyfikator jeszcze raz, kopię tego mojego boolean. Jak widać, jest tu napisane cannot execute boolean operation. Problem jest w tym, że w tym momencie cylindrem wycinam z mojego cuba dziurę, a później takim samym cylindrem wycinam dziurę z tego miejsca, w którym ten cylinder już jest. W związku z tym to nie ma większego sensu. Spróbuję dodać nowy cylinder. Na przykład skopiuję ten, który tu mam, żeby zachować jego własności. Shift D, kopiuję, ustawię go po drugiej stronie. To się nazywa teraz cylinder 001. I w tym operatorze boolean wybiorę cylinder 001. Jak widać, w tym momencie wykonanie tego modyfikatora jest już możliwe. Teraz dwa cylindry elegancko na spółę wycinają swoją geometrię. Możliwe jest nawet zrobienie czegoś takiego, że ten cylinder przesunę, przekręcę, tak żeby nachodził na tamten drugi cylinder. Jak widać, teraz usuwanie geometrii nadal działa. Teraz geometrię, którą wycinam, wycinam z miejsca, które zostało wcześniej już wycięte przez pierwszy cylinder. Możliwe to jest dlatego, że modyfikatory działają po kolei, czyli najpierw działa ten modyfikator boolean, a dopiero później na efekcie wygenerowanym przez ten modyfikator działa ten kolejny. Jest to dosyć sprytne, ale przy dużym skomplikowaniu bryły i dużej ilości takich operacji może się okazać, że coś zacznie źle działać. Troszeczkę przeskaluję te cylindry w ich lokalnej osi Z za pomocą S, a później Shift ZZ, tak aby one były troszeczkę węższe. No i skopiuję jeszcze go raz, na przykład, żeby sprawdzić, czy nie dałoby się tego jeszcze jakoś bardziej skomplikować. Dodajmy teraz trzeci boolean i kolejny cylinder do wycięcia. Jak widać, dalej to wszystko działa. No i to wycinanie dziur tutaj, no, powiedzmy sobie, że jest całkiem spoko. Mogłem zrobić jeszcze jedną kopię takiego obiektu. Ustawiłem ją teraz jakoś tak, na przykład, żeby się wszystkie elegancko przecinały. Trochę go rozciągnę i dodam czwarty modyfikator boolean i wybiorę kolejny cylinder do wycięcia. Jak widać, wycina bez najmniejszej żenady. Jeżeli nie będziemy mieli przypadków, w którym na przykład jest rozerwana siatka tutaj i to jest zawsze objętość, która jest zamknięta i te bryły rozcinające będą w dobrej kolejności, to nawet w tak skomplikowanym przypadku będziemy mieli szansę zobaczenia, jak całość tutaj działa. To może być długotrwały proces, bardzo złożony matematycznie, ale tak czy inaczej dostajemy eleganckie wycinanie dziur w czymś na kształt sera. Modelując w ten sposób, możemy doczekać się wygenerowania dosyć ciekawych kształtów, które byłoby trudno wymodelować ręcznie. Proszę zobaczyć, jak to fajnie wygląda teraz. Dodam jeszcze jeden z czystej przekory. Ustawię go jakoś tak na przestrzał, może o tu. Tu chyba nie było jeszcze zbyt wiele geometrii. I dodajmy kolejną kopię modyfikatora boolean. Nie sprawdzałem, prawdę mówiąc, ile takich kopii Blender będzie w stanie zdzierżyć, ale myślę, że sporo, w zależności od tego, jak dokładnie będziemy panować nad geometrią. Biorę kolejny cylinder i proszę zobaczyć, bam, jest dziura. Także do dziurawienia możemy powiedzieć, że Blender nadaje się elegancko. Jeżeli ktoś ma charakter psuja, lubi dziurawić różne rzeczy, to powinien się nieźle przy tym bawić. Życzę powodzenia w wycinaniu dziur. Jeżeli chcecie, spróbujcie zrobić coś na kształt bryłki sera, pełnej dziur, ponieważ to nie jest wcale konieczne, żeby to był prosty obiekt. Można wycinać na przykład torusem, można wycinać powyginanym cylindrem, cylindrem, który przecina sam siebie i tak dalej. Spróbujcie. W którymś momencie może być tak, że po prostu boolean się podda i nie będzie chciał dalej działać. Ciekaw jestem, jak daleko uda wam się dojść i jak wielkie dziury uda wam się zrobić. Spróbujcie zrobić na przykład siatkę w płocie. No, to są propozycje, a ja tymczasem kończę. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.